Wielki Tydzień to czas ostatnich już przygotowań przed świętami wielkanocnymi. Zaczyna się on niedzielą palmową, w której bogata liturgia, symbolika, zwyczaje wymagają odrębnego omówienia. My zajmiemy się już tymi, powiem, zwykłymi przygotowaniami, które zaczynały się w poniedziałek, w Wielkim Tygodniu. Poniedziałek i wtorek to były dwa dni, które poświęcano na dokończenie wiosennych porządków. Wiosenne porządki znamy, że tak powiem, z autopsji. Wiemy, że są to porządki chyba takie najgruntowniejsze przeprowadzane w domach. I tak to zawsze wyglądało. W tym czasie uprzątano obejścia wokół domów, wysypywano świeżym piaskiem ścieżki, które do nich prowadziły, podwórza, uprzątano stare rośliny, liście z ogródków przydomowych. No a najgruntowniejsze prace miały miejsce w samym domu. Tam bielono ściany, szorowano wszystkie sprzęty, meble, naczynia, wynoszono na zewnątrz, żeby wywietrzyć odzież, pościel, nakrycia, łóżek. Zdobiono też ściany wewnątrz domów. Taką najprostszą, chyba najpopularniejszą formą tych zdobień na wschodzie Polski, w centralnej Polsce, było naklejanie bezpośrednio na ścianach wycinanek. Mogły to być wycinanki proste w formie, jednobarwne, takie jakie znamy z terenu Kurpi, bądź bardzo rozbudowane i wielobarwne, takie jakie znamy z okolic Łowicza. To, że wycinanki te były naklejane na ścianach czy na belkach stropowych, powodowało, że miały też one określone kształty. Popularne łowickie kodry są właśnie dostosowane wymiarami do belki stropowej, czyli są długie, a niskie. Kiedyś dominującymi motywami właśnie w kodrach były kwiaty czy wielobarwne ptaki. Teraz często spotyka się jakieś stenki rodzajowe. Szczególną uwagę poświęcano świętym kątom. Święty kąt był to domowy ołtarzyk, w którym wieszano najznaczniejszy, najbogatszy obraz. Mógł to być jeden obraz, tak jak w naszym przypadku, przedstawiający świętą rodzinę, lub dwa obrazy, na przykład Jezusa i Maryi. Przed nimi na stoliku nakrytym białym obrusem ustawiano krucyfiks bądź też figurkę Maryi i ozdabiano ten ołtarzyk bukietami sztucznych kwiatów. Takie sztuczne kwiaty robiły gospodynie same lub też, tak jak na przykład w Łowiczu, kupowały je na jarmarku. Innym elementem do stroju chałup były pająki. Pająki wieszane upowały, naśladowały one swoją formą żyrandole, które podpatrywano w kościołach lub w pałacach czy dworach. Wykonywano je ze słomy, z bibułki, z piórek, czasem też z wydmuszek. Wielka Środa była dniem może uboższym w symbolikę i natężenie prac. Tego dnia gospodarze wychodzili w pole ze święconą wodą i skrapiali je, aby zapewnić sobie dobre plony. Jak wiemy, Wielkanoc jest świętem ruchomym i przypada czasem pod koniec kwietnia, czasem pod koniec marca. Jeśli warunki były sprzyjające, gospodarze starali się zasiać lub posadzić jakieś rośliny właśnie w okresie Wielkiego Tygodnia, bo panowało takie przekonanie, że to, co posiane czy posadzone w Wielki Tydzień, będzie wielkie. W kościołach tego dnia, podczas tak zwanej ciemnej jutrzni, gaszono po kolei świece na ołtarzu, a księża uderzali mszałami w pulpit. Miało to symbolizować taki chaos, który zapanował wśród apostołów po pojmaniu Chrystusa, a także było zapowiedzią tego już nadchodzącego, żałobnego okresu męki pańskiej. Do tego hałasowania przez księży często przyłączali się obecni w kościele chłopcy, którzy walili kijami w pulpity ławek, też hałasowali kołatkami, terkotkami.
No i czasem niestety przekraczało to normy i byli usuwani z kościoła. Na Pomorzu już w środę chłopcy chodzili po wsi właśnie z takimi kołatkami, piekutując, czyli hałasując, co miało odpędzać diabła i inne złe moce. Najczęściej jednak to chodzenie po wsi z kołatkami miało miejsce dopiero w czwartek, kiedy to milkły dzwony kościelne, również kołatkami zastępowano dzwonki używane w kościele podczas liturgii. To chodzenie po wsi, hałasowanie właśnie kołatkami, uderzanie kijami w płoty, furtki, głośne krzyki miało odpędzać diabła. Chłopcy ci często też odgrażali się jeszcze, że kołatkami wybiją zęby temu, kto nie będzie przestrzegał postu. Wielki Czwartek, a czasem też Wielką Środę lub Wielki Piątek, miało miejsce niszczenie Judaszy. Polegało to na wieszaniu, topieniu, paleniu, czasem zrzucaniu z wieży kościelnej sumianej figury, która symbolizowała Judasza, zdrajcę Chrystusa. Wielu badaczy podkreśla tutaj podobieństwa między tym niszczeniem Judasza a niszczeniem Marzanny. Marzanna uosabiała zimę, ale też śmierć, wszelkie zło, które gromadziło się we wsi, jej wyniesienie i następnie spalenie lub utopienie poza granicami wsi zapewniało właśnie usunięcie tych złych mocy, a umożliwiało nadejście, jakby też przyspieszało nadejście wiosny. Ponieważ obrzęd topienia Marzanny był tępiony przez Kościół od najwcześniejszych wieków, więc takie nazwanie tego obrzędu niszczeniem Judasza stanowiło swojego rodzaju alibi i umożliwiało jego kontynuację. Zwyczaje wielkoczwartkowe nawiązują w wielu miejscach do dawnego pogańskiego kultu przodków i do słowiańskich zaduszek wiosennych. Jedną z takich pozostałości jest palenie ognisk, które utrzymywano jak najdłużej w nocy. I kiedyś właśnie te ogniska były takim miejscem, przy którym mogły się ogrzać dusze przebywające ze światów, a później na przykład na ziemi sądeckiej czy w okolicach Gorlic te ogniska nazywano też paleniem Judasza. Innym takim nawiązaniem do kultu przodków było pozostawianie talerzy, naczyń z resztkami pokarmów, które właśnie przeznaczano dla przybyłych dusz i mogły się nimi one pożywić. Wielki Czwartek i Wielki Piątek były dniami, które poświęcano przede wszystkim na przygotowanie wielkanocnej uczty. W tych dniach pieczono mięso, przygotowywano, wędzono wędliny, także pieczono chleb, bułki i różnego rodzaju ciasta. Pośród ciast największe wyzwanie stanowiły baby drożdżowe, przygotowywane z dużym, nawet wielkim nakładem i składników, i czasu, i włożonej energii. W ich przygotowanie, a także wymagające dużego doświadczenia i w czasie wyrabiania ciasta i przy samym pieczeniu. Ja może tutaj przytoczę taki przepis pochodzący z kucharki litewskiej Wincenty Zabackiej. Była to bardzo popularna książka kucharska, która doczekała się kilkunastu wydań. Natomiast pierwsze wydanie miało miejsce w 1854 roku i stąd też te przepisy, które są zawarte w tej książce, są dość archaiczne. No i tutaj może właśnie przepis na babkę koronkową, do której wykonania potrzebowaliśmy 5 szklanek żółtek bez zarodków, 1,5 szklanki mąki, niepełną szklankę masła sklarowanego, dużą szklankę cukru i 10 deka dobrych drożdży.
Tutaj panie, które przygotowują ciasto, być może zwróciły już uwagę na proporcje żółtek i mąki. 5 szklanek żółtek i 1,5 szklanki mąki świadczy o tym, że ciasto to było niesłychanie delikatne. Najważniejszą jest rzeczą, żeby przy wstawianiu do pieca tej wawy nie trącić. Najmniejsze bowiem strząśnienie tak lekkiego ciasta może zrobić zakalec i zamienić ją na kołacz. Również ostrożnie trzeba postępować przy wyjmowaniu z pieca. Wybijać tę wawę trzeba w ciepłym miejscu, gdzie by zimno ani wiatr przystępu nie miały. No tutaj, jeśli chodzi jeszcze o wybijanie czy wyrabianie ciasta, padają takie sugestie, aby ciasto to ucierać bezustannie przez godzinę. W przypadku innego przepisu pojawiają się zalecenia, aby ucierać je w makotrze 2 godziny. W izbie, w pomieszczeniu, w którym przygotowywano te ciasta, przebywały tylko te osoby, które były niezbędnie potrzebne. Nie wolno było gwałtownie otwierać drzwi ani okien, aby nie spowodować przeciągu. Nie wolno było biegać w tym czasie, kiedy baby wyrastały i wtedy, kiedy stygły. Ułożone wygodnie na poduchach czy na pierzynach. No tutaj trzeba też pamiętać o tym, że nie można było takiej baby rosnącej w piecu obserwować przez szybkę, tak jak ma to teraz miejsce przy naszych piekarnikach. Nie można było też uregulować temperatury. Trzeba było więc dużego doświadczenia, żeby wiedzieć, w którym momencie taką babę do pieca wstawić i kiedy ją wyjąć. No tutaj nie można było popełnić błędu. Kończyło się to właśnie tak jak wspominała pani Wincenta, zakalce. No i wielkim wstydem dla gospodyni czy dla kucharki, która przygotowywała te ciasta. Inne takie typowo polskie ciasta wielkanocne to mazurki. Zazwyczaj przygotowywano je na cienkim, kruchym spodzie i pokrywano grubą warstwą lukru, masy czekoladowej, migdałowej. I potem zdobiono je też dużą ilością orzechów, skórki pomarańczowej, racynków, różnorakich bakali. Właśnie ta słodycz tego ciasta i duża ilość bakali wskazuje na to, że pochodzą one z kuchni wschodu, być może z Turcji czy krajów arabskich. Jeden z mazurków musiał mieć wyrysowany na lukrze napis Alleluja. I ten mazurek zwyczajowo jedzony był na końcu, a czasem przechowywano go aż do Zielonych Świątek, do Pięćdziesiątnicy, która kończyła okres wielkanocny. Inne ciasta też kojarzące nam się z Wielkanocą to serniki, do których przygotowania też używano dużych ilości sera, masła i jajek. No i już ciasta charakterystyczne dla danego regionu, tak na przykład sękacze na wschodzie Polski, czy inne ciasta charakterystyczne dla danej rodziny. W nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek lub już Wielki Piątek rano chodzono do rzeki, stawów, aby się obmyć w wodzie. To mycie nie miało na celu tylko oczyszczenie ciała, było też oczyszczeniem od chorób, miało takie działanie profilaktyczne, jak święci powiedzieli. Na Podkarpaciu, na Śląsku te kąpiele odbywano w całkowitym milczeniu. Wierzono, że tylko wtedy ta woda nabierze cudownych właściwości, uleczy choroby oczu, ale też wszelkie wypryski skórne, doda urody dziewczętom. Niektórzy wierzyli też, że woda ta uleczy od bólu zębów, będzie zapobiegać ich psuciu. I dlatego płukano właśnie taką wodą usta, bez względu tutaj już na wiek. Niektórzy chuchali później w pień dębu, wymawiając przy tym takie zaklęcie. Dębie, dębie, daj, żeby było zdrowe co w dębie. Wielki Piątek to jednak przede wszystkim czas wszelkiej zadumy, przeżywania męki pańskiej.
Tego dnia często zakrywano lustra w domu. Także mówiono szeptem, nie było mowy o żadnej zabawie. Postępowano po prostu tak, jak w domu, w którym leżał zmarły. Wielki Piątek był też czasem takich szczególnych umartwień. Niektórzy tego dnia narzucali sobie dodatkowy post lub wręcz ogóle nie jedli, na przykład pili tylko wodę. No, takim dodatkowym umartwieniem było to, o czym już mówiłam wcześniej, czyli fakt, że właśnie Wielki Piątek kończono przygotowania uczty wielkanocnej, więc dom był pełen różnych zabawów. Wielki Piątek, kiedy gospodynie, dziewczęta były zajęte ostatnimi pracami kuchennymi, przygotowywaniem pisanek, kraszanek, chłopcy znajdowali czas na zabawę i tego dnia urządzali pogrzeb żuru i śledzia lub wieszanie żuru. Zwyczaj ten polegał na tym, że chłopcy chodzili po wsi z glinianym garnkiem wypełnionym żurem, ale też plewami, popiołem, jakimiś śmieciami i z figurką wyciętą z drewna lub tektury, a przedstawiającą śledzia. Na zakończenie tego obrzędu jeden z chłopców wspinał się z garnkiem na drzewo, aby go powiesić, a przy tym wspinaniu starał się też wylać zawartość garnka na pozostałych uczestników. Czasem kończyło się to jedynie zabawą, czasem bijatyką, ale na sam koniec zakopywano skorupy potłuczonego garnka i figurkę śledzia pod drzewem. Na pewno i śledź, i żur były już szczerze znienawidzone, bo przez 6 tygodni Wielkiego Postu były podstawowym pożywieniem. W Wielkopolsce powszechną praktyką Wielki Piątek było bicie rózgami i z jednoczesnym wymawianiem tej sentencji: wstawajcie barany na Boże rany. Tłumaczono to pamiątką biczowania Chrystusa, ale etnografowie znów dopatrują się tutaj pozostałości o wiele starszych pogańskich wierzeń związanych z kultem zielonej gałęzi, zwanego drzewka życia, i takie smaganie rózgą, wierzbową gałązką czy jakąś inną zieloną gałęzią miały pobudzać siły życiodajne. Wielki Piątek po południu w kościołach odsłaniano groby pańskie. Z reguły miały one formę groty skalnej. Umieszczono też przy nich różne symbole o treści religijnej czy patriotycznej, zwłaszcza w tych okresach zniewolenia Polski. Przy grobach pańskich ustawiała się straż grobowa. Najczęściej pełnili ją strażacy, żołnierze, w późniejszych czasach harcerze. Do straży tej zgłaszali się też mężczyźni, którzy byli obeznani z musztrą, czyli potrafili stać na baczność, dokonać właśnie takiej jakby wojskowej zmiany warty, czy też przejść w szyku. Często do tej straży grobowej należy nawet kilkadziesiąt osób. Zmieniają się oni przez cały czas od liturgii wielkopiątkowej aż do rezurrekcji w niedzielę wielkanocną. Straże grobowe, tak jak już mówiłam, często są ubrane w mundury strażackie czy wojskowe, czasem też mundury nawiązujące do historycznych formacji Wojska Polskiego czy do wojsk napoleońskich, ale czasem przybierają też taką formę nieco egzotyczną. Mówię tutaj o tak zwanych turkach wielkanocnych, które są charakterystyczne zwłaszcza dla południowej Polski. Taką chyba najbardziej znaną w Polsce miejscowością, gdzie właśnie występują turki wielkanocne, jest Radomyśl nad Sanem.
zgodnie z miejscową tradycją, rzemieślnicy z Radomyśla, który był wtedy miastem, udali się wraz z Janem Sobieskim pod Wiedeń i tam brali udział właśnie w pogromie Turków. Po tej odsieczy powrócili do Radomyśla właśnie dokładnie Wielki Piątek. Ubrali się w stroje, które zdobyli na Turkach i w tych strojach zaciągnęli honorową straż przy Grobie Pańskim. W ten sposób narodziła się tradycja, która jest kultywowana do czasów obecnych. Jest to faktycznie bardzo duża grupa, która dzieli się jeszcze na mniejsze oddziały, różniące się mundurami, pełniące różne funkcje. Przyłączają się też do nich straże z innych okolicznych miejscowości i w niedzielę po rezurekcji ma miejsce taka defilada i pokaz musztry, właśnie, w którym biorą udział wszystkie te grupy. Z Wielką Sobotą w polskiej tradycji wiąże się przede wszystkim święcenie pokarmów. Ten zwyczaj poza Polską znany jest jeszcze w austriackiej Styrii i Karynki, we włoskim południowym Tyrolu i w Bawarii. Może niewiele osób wie o tym, że na przykład na Śląsku zwyczaj ten też upowszechnił się dopiero po przyłączeniu Śląska do ziem polskich. Kiedyś tym pokarmom poświęconym przypisywano szczególne właściwości, dlatego starano się poświęcić ich jak największe ilości. Kobiety zanosiły do święcenia olbrzymie kosze, które były wypełnione właśnie dużą ilością jaj, wędlin, także całe bochny chleba i ciasta. W miastach święcenie pokarmów odbywało się przed świątyniami lub wewnątrz kościołów, natomiast we wsiach ksiądz objeżdżał wszystkie miejscowości, które należały do danej parafii i tam święcił pokarmy w wyznaczonych miejscach. Często była to jakaś kapliczka albo krzyż przydrożny, a w miejscowości, w której był dwór czy pałac, ludzie zbierali się właśnie przed rezydencją. Po poświęceniu pokarmów wieśniaków ksiądz święcił stół specjalnie przygotowany w pałacu. My mamy tutaj taki przykładowy stół zaświęconym. Był on zawsze nakryty białym obrusem, często przyozdobionym jeszcze bukszpanem lub gąskami barwinka, jak również świeżymi kwiatami. Żonkilami, narcyzami, hiacyntami, no wszystkim tym, co kwitło wiosną. Na centralnym miejscu stołu ustawiany był zawsze baranek. Stał on z reguły na takim podwyższeniu obsianym rzeżuchą lub owsem. Baranek, wiemy, ma bardzo starą symbolikę. Wielokrotnie właśnie ten baranek ofiarny pojawia się już w Starym Testamencie jako taka zapowiedź ofiary Chrystusa. Ten baranek, który był umieszczany na stole wielkanocnym, wykonany najczęściej z masła, ciasta, czasem z czekolady lub cukru, trzymał czerwoną chorągiewkę. Taką samą chorągiewkę widzimy w figurze Chrystusa, którą zwyczajowo stawia się na ołtarzu właśnie w okresie wielkanocnym, jako symbol zmartwychwstania. Innym takim symbolem nawiązującym do Chrystusa jest chleb, który jest święcony na pamiątkę tego chleba, który zstąpił z nieba. Poza tym na stole wielkanocnym nie mogło zabraknąć w przypadku siedziby pańskiej prosiaka upieczonego w całości, często właśnie jeszcze sadzonym w pyszczek czerwonym jajkiem lub kawałkiem chrzanu. W domach chłopskich czy uboższych takie pieczone prosie zastępowała głowizna, czyli świńska głowa, odpowiednio przyprawiona i również właśnie z takim jajkiem.
Oprócz tego znajdowały się no, duże ilości upragnianego, długo wyczekiwanego przez okres postu mięsa. Tu mamy właśnie taką typową szynkę z kością, którą składziono w całości, czy pieczonego indyka, również pęta kiełbasy, często też pasztety. To mięso świadczyło o dostatku, o zamożności danego domu. No, innym takim bardzo ważnym symbolem Wielkanocy jest oczywiście święcone jajko. I te jaja znajdowały się na stole w dużych ilościach, albo po prostu ugotowane, albo też barwione i zdobione. I miały one też taką funkcję dekoracyjną. No a poza tym właśnie jajko jest bardzo starym symbolem odradzającego się życia, takich sił witalnych. No w tym przypadku znowu też symbolizuje zmartwychwstanie Jezusa, odrodzenie się życia. Na stole wielkanocnym stawiano też przyprawy. Był to pieprz, który symbolizował gorzkie zioła, chrzan, który oddawał gorycz męki pańskiej i sól, która miała chronić przed zepsuciem, no ale też w tych wierzeniach ludowych miała taką moc odstraszania wszelkiego zła. No i ostatnim elementem ważnym były oczywiście ciasta, czyli baby, o których już opowiadaliśmy, i mazurki kolorowe. I to z kolei świadczyło o umiejętnościach, o kunszcie gospodyni. Te same pokarmy, które znajdujemy na takim stole ze święconym, znajdowały się też w koszykach. No i dzisiaj też zanosimy w koszykach, małych koszyczkach do poświęcenia właśnie już niewielkiej ilości, symbolicznej ilości tych pokarmów. Po powrocie ze święconką do domu należało obejść właśnie wszystkie kąty 3 razy, aby zapewnić w domu dostatek, a też żeby uchronić się przed mszami. Ze święconym chlebem i święconym ciastem obchodzono też stodołę, aby była pełna przez cały rok. Poświęcone kości zwierząt i drobiu zakopywano w 4 rogach granic wsi, tak aby jej teren zabezpieczyć od gradu, od innych klęsk. Kości z mięsa rozrzucano też po polu, to z kolei, aby uchronić plony przed szczurami i chomikami. Nic z tych poświęconych pokarmów i resztek nie mogło się zmarnować. To też chętnie dzielono się z sierotami, z biedakami, tak aby każdy zaznał radości, no i aby nic się nie zmarnowało. Ostatnim takim elementem tych obchodów Wielkanocy była wieczorna liturgia, przed którą święcono jeszcze wodę i ogień. Od tego ogniska rozpalanego przed kościołem odpalano świece, także rozżarzano kubę i po powrocie do domu świecą rozpalano ogień pod kuchnią, a przy pomocy huby i dymu, który się z niej unosił, okadzano zarówno dom, jak też obejście i tutaj szczególną uwagę poświęcano młodym zwierzętom i ptactwu. Święcono też dom i obejście poświęconą wodą, a to wszystko dlatego, że wierzono, że skoro Chrystus spoczywa w grobie, to po świecie krążą różne złe moce i tylko te poświęcone pokarmy, woda i ogień mogą przed nimi zabezpieczyć. No i teraz można już było spokojem oczekiwać porannej rezurrekcji, wreszcie długo upragnionego, wyczekiwanego wielkanocnego śniadania.